Jakie wrażenia na castingu? Fajnie, super, bardzo miło, sympatycznie. Co pan przedstawiał? Swoje piosenki, ale nie kabaretowe, tylko takie od siebie. Myśli pan, że dzisiejsza tu droga do Merkurego to Aleja Gwiazd pana? Nie wiem. Najważniejsze, że zdecydowałem się. Bo to jest moja wewnętrzna gdzieś tam trudna. To trudno mi było tu przyjść zaśpiewać poważną piosenkę. Znaczy w miarę poważną taką, która jest... Jak odebrali jury? Bardzo sympatycznie. To życzymy powodzenia. Wszystkiego dobrego. My jesteśmy na Must Be The Music. Co pani przedstawiła dzisiaj? Dziś zaprezentowałam piosenki przede wszystkim klasyczne, Maryla Rodowicz, Kolorowe Jarmarki. Myślę, że tymi piosenkami można dużo rozdziałać w tym kraju, ponieważ są rozpoznawalne i przede wszystkim są klasykami muzyki. No a jakie wrażenia? Bardzo fajnie, bardzo przyjemne drzwi, przyjemna atmosfera, naprawdę polecam. Jak pani myśli? Ale Jasław to była dzisiaj? Myślę, dla że pani? Nie. Myślę, że nie. Jeszcze nie tym razem? Ale miejmy nadzieję, tak? Miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo. Mówiła? Dobra, jesteśmy dzisiaj na castingu. Skąd pan przyjechał i z czym? Witamy serdecznie. Przyjechaliśmy z Kalisza. To jest prawie 250 km. Przedstawiam jeden z najmłodszych w Polsce zespołów rockowych, Department Onions z Kalisza. Jak masz na imię? Kamil. Agnieszka. Jasper. Iga. Jasper. Na czym grasz? Na gitarze. Co będziemy prezentować? Zespół gra swoje autorskie rockowe piosenki. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku. Tam wszystkiego można się dowiedzieć, posłuchać jak gramy. Myślicie, że to dla was szansa? No jasne. Pierwszy raz na takim castingu? Nie. No pojawiamy się. Często jeździmy na koncerty, na castingi, na różne imprezy. Działamy bardzo ostro. Czy ta droga dzisiaj tutaj do hotelu to przyszła wasza Aleja Gwiazd? Myślę, że tak. Z niedaleka, z Zabobrza. Zabobrza. I co pan zaprezentuje? Zaprezentuję własną improwizację My Same Muczą oraz drugi utwór, jeżeli będzie taka konieczność, Często Opozny Maszynka do Świerkania. Jak pan ocenia swoje szanse? Nie ja jestem tu od oceny, ja tu jestem od występu. Nie szkodzi, mimo wszystko? No. Przyszła gwiazda. Nie no, może tak, może nie. No. Tak jak mówię, ciężkie pytanie. Wolałbym się nad tym w tym momencie nie zastanawiać. Czyli reprezentuje pan dzisiaj Zabobrze. Dokładnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jestem z Zierzeniowa, nazywam się Katarzyna Miernik, mam 17 lat. Chodzę do szkoły we Wrocławiu. Uczę się w liceum artystycznym na profilu wokalno-instrumentalnym, że tak powiem, kreacja muzyczna ogólnie. No i... Co przedstawisz? Będę sobie dzisiaj śpiewać i grać troszkę na pianinie piosenkę I Can't Make You Love Me, bo nie wiem. Jakie odczucia? Trema? Nie, dlaczego? To jeszcze nie jest, to jest dopiero casting. Czyli głosujemy na 70-97, dokładnie, tak? Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Skąd jesteś? Znaczy, uczę się w Jeleniej Górze, mieszkam tu w Bursie i tak dalej, a mieszkam w Siwolimierz. I co tu przedstawisz? Moją i twoją nadzieję, Heja. Może jak dobrze pójdzie, to kiedy powiem sobie dość pani Chylińskiej. Nie wiem, czy coś jeszcze, zobaczymy. Dobra, a na kogo mam głosować? Pokaż numer swój. Na mnie, na Dobro Miłe Goc. O, dobra. A tutaj kolega? Konrad Staszkiewicz oraz Aleksandra Skórka. Przyjechaliśmy z Grzechowa Śląskiego i z Remiszowa. Mała wioska niedaleko. Będziemy grać Lili. Jak myślicie? Trema? Trema zawsze jest, ale trzeba sobie z nią radzić. Skąd jesteś? Z Jeleniej Góry. Co zaśpiewałaś? Marzenia się spełniają z repertuaru Majki Jeżowskiej. Jak myślisz? Nie liczę na coś. Nie liczę na wygraną. Ale spróbowałaś, tak? Tak, spróbowałam. Powiem sobie dość.